tvpodkarpacie.pl. 3 listopada w arenie Sanok odbył się mecz 18 kolejki polskiej hokej ligi, w którym drużyna Ciarko PBS Bank KH podejmowała Polonię Bytom. Spotkanie kończyło drugą rundę rozgrywek sezonu zasadniczego. Losy meczu rozstrzygnęła pierwsza tercja, którą gospodarze wygrali 4-0. Worek z bramkami otworzył w 7 minucie Mateusz Wilusz. Dokładnie 2 minuty później było już 2-0 za sprawą trafienia Petra Szinagla. Podopieczni Tomasza Demkowicza zanotowali efektowną końcówkę pierwszej części gry, strzelając rywalom 2 gole w ostatniej minucie tercji. Najpierw trafił Maciej Mermer. Sekundy później strzałem pod poprzeczkę wynik na 4-0 podwyższył Krzysztof Zapała. Pięciobramkową przewagę drużynie z Sanoka zapewnił Robert Kostecki, pokonując Tomasza Witkowskiego w 22 minucie spotkania. W 4 minucie drugiej tercji Sanoczanie wykorzystali okres gry w przewadze. Celnym strzałem popisał się Wojtek Klos. Thank you.
Wynik spotkania w 48 minucie ustalił Patryk Wrana. Ostatecznie zespół Ciarko PBS Banka Hasanok pokonał TMH Polonie Bytom 6-1. Zapraszamy do obejrzenia fragmentów konferencji prasowej. Szkoda przede wszystkim pierwszej tercji w naszym wykonaniu. Chłopcy z Sanoka pokazali nam, na czym polega hokej. I później było ciężko się pozbierać naszej drużynie. Sanok pod każdym elementem hokejowym był lepszy. Pierwsza tercja zdecydowała o tym meczu, tam 4 gole strzeliliśmy. W drugiej jeszcze 2, no i już takie rozluźnienie troszeczkę się wkradło gdzieś tam w tej trzeciej tercji. Troszeczkę takiego za dużo podań, kombinacji niepotrzebnych zamiast strzałów. No ale to już zawsze przy takim wyniku już gdzieś tam trochę rozluźnienia jest. Natomiast należy się pochwała chłopakom, że wygraliśmy i to jest najważniejsze. TV Podkarpacie.pl